Przedstawiciel rządu Jerzy Kwieciński podczas piątkowej wizyty w Suwałkach przedstawił pomysł resortu rozwoju na wsparcie polskiego kapitału oraz wzmocnienie specjalnych stref ekonomicznych. W ostatni piątek dwie działające w suwalskiej specjalnej strefie ekonomicznej firmy gościły u siebie Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Podwładny Mateusza Morawieckiego chciał zobaczyć, jak radzą sobie nasi przedsiębiorcy. W Suwałkach był już po raz kolejny. Tym razem udał się z wizytą do Salagu, gdzie z bliska przyjrzał się produkcji nowoczesnych listew przypodłogowych. Przy okazji spotkał się z właścicielem tej fabryki. Podczas spotkania mówił o funduszach wspierających ekspansję naszych firm na rynki zagraniczne. Idealnie wpasowujecie się w to, co my na poziomie rządu w tej chwili naprawdę robimy, bo wiemy, że największy potencjał to jest w takich małych, większych, ale w średnich firmach, które mają duży potencjał na wzrost. Na to mamy i pieniądze unijne, na to mamy nasze instrumenty finansowe w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Chcielibyśmy, żeby nasze firmy w coraz większym stopniu istniały, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Tak. Podobna wizyta miała też miejsce w Tane. Najważniejszy wniosek, jaki mu się nasuwa po spotkaniach z naszymi przedsiębiorcami, to fakt, iż potrafią oni wykorzystać polską myśl technologiczną, innowacyjność i umiejętność budowania przewagi nad konkurencją w Polsce i za granicą. W jego ocenie przedsiębiorcy racjonalnie, ale i odważnie inwestują. I są to znaczące inwestycje, które tutaj powstają. Dla wielu osób w kraju wydaje się to prawie niemożliwe, że gdzieś północno-wschodnim skrawku polskim mogą być takie firmy, może się tak rozwijać gospodarka. Więc to niewątpliwie napawa nas, przedstawicieli rządu, optymizmem, bo to oznacza, że ten program, ta strategia, którą my przygotowaliśmy, ona trafia na podatny grunt w naszym kraju i trafia na ten podatny grunt nie tylko w dużych aglomeracjach, w dużych ośrodkach gospodarczych, ale trafia na podatny grunt w całej Polsce, również tutaj na Suwalszczyźnie. Jak poinformował Jerzy Kwieciński, jeszcze do 27 listopada polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o fundusze wspierające pokrycie kosztów transferu technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. W puli sieci otwartych innowacji dostępne jest 90 milionów złotych. 70 milionów zostanie przeznaczone na wspieranie transferów technologii, a pozostałe 20 na usługi doradcze. Klimat do przygotowywania, do realizacji inwestycji, ale również do czego będę chciał mocno zachęcać, do ekspansji zagranicznych polskich firm, jest taki, jakiego jeszcze do tej pory nie było. I że my, rząd polski, będzie ich w tym mocno wspierał. Będzie ich wspierał u nas w kraju, w przygotowywaniu nowych produktów, nowych usług, przy wykorzystaniu różnych innowacji, w ich ekspansji zagranicznej i będzie ich również wspierał w rozwiązywaniu problemów, które mogą się pojawiać. Z takim przesłaniem przedstawiciel ministerstwa wystąpił podczas zorganizowanej przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną konferencji z udziałem lokalnych przedsiębiorców. Jednym z głównych tematów, które zostały poruszone podczas piątkowego wydarzenia, były też zmiany, jakie pojawią się już od przyszłego roku w strefach ekonomicznych. Mała, prawdziwa rewolucja w strefach będzie służyła wspieraniu polskiego kapitału. Nasz pomysł jest na to taki, żeby Polska stała się praktycznie jedną wielką strefą ekonomiczną, w której wsparcie będzie zależało od jakości konkretnego projektu inwestycyjnego, od tego, gdzie będzie ta inwestycja zlokalizowana, jakie będą przedstawione warunki dla pracowników przyszłego zakładu, przyszłej firmy. Nowe zasady mają przede wszystkim uprościć i przyspieszyć proces przyznawania zezwoleń na działalność w strefach. Będą one dawały preferencje tym małym inwestycjom, nie idącym w dziesiątki czy setki milionów złotych, ale nawet te, które będą szły w dziesiątki czy setki tysięcy złotych. Tego typu inwestycje również będą mogły liczyć na uprzywilejowanie ze strony warunków przez nas proponowanych. Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju proponowane zmiany sprawią, że strefy ekonomiczne jako szczególne obszary dedykowane dla biznesu nie tylko nie znikną, ale wręcz zyskają na sile dzięki większej dostępności dla przedsiębiorców. Natomiast spółki zarządzające strefami nadal będą podmiotami zarządzającymi procesami inwestycyjnymi.